plötzlich aus Berlin. Gilotyna kojarzy się głównie z rewolucją francuską. Przy użyciu tego urządzenia przeprowadzono wtedy 16,5 tysiąca egzekucji. Naziści używali jej równie często. Ogromną liczbę wyroków śmierci wykonano w więzieniu Plötzensee w Berlinie. W dawnych czasach egzekucje były wykonywane głównie przy użyciu miecza lub szubienicy. W 1853 roku Niemcy zaczęli stosować gilotynę. Francuzi używali jej od końca XVIII wieku. Niemcy zmodyfikowali mechanizm. Nigdzie na świecie nie powstało bardziej skuteczne narzędzie do wykonywania wyroków śmierci. Każda dyktatura opiera się na strachu. Nie tylko przed samym dyktatorem. Chodzi o to, żeby ludzie bali się siebie nawzajem. Sukces dyktatora zależy od tego, czy uda mu się podważyć międzyludzkie zaufanie. Wszyscy mają się bać, że ktoś na nich czyha. Tak było w Niemczech, biorąc pod uwagę ilość wykonywanych egzekucji. Żeby dostać wyrok śmierci, wystarczyło nieopatrznie skrytykować publicznie Adolfa Hitlera. Reinhardt wykonywał każdy zlecony mu wyrok. Najsurowsze wyroki dostawali politycy, ludzie podejrzani o udział w demonstracjach przeciwko wojnie oraz ci, którzy krytykowali politykę rządu. Zabijano każdego, kto nie popierał III Rzeszy. Więzienie Plötzensee Johann Reinhardt urodził się w 1893 roku w Bawarii. Pochodził z rodziny zawodowych katów z tradycjami sięgającymi 8 pokoleń wstecz. Karierę zawodową zaczął w 1924 roku. Pod koniec II wojny światowej był głównym katem w nazistowskich Niemczech. Jeździł ze swoją gilotyną po całym kraju. Zawsze nosił czarny cylinder, marynarkę i białe rękawiczki. Wykonał ponad 3000 egzekucji. Większość w okresie wojennym między 1939 a 1945 rokiem. Reinhardt pochodził z rodziny zawodowych katów. Miał wśród krewnych także rzeźników zajmujących się ćwiartowaniem zwierząt, które nie nadawały się do spożycia przez ludzi. Dla Reinhardtów nie było różnicy, czy zabijali ludzi, czy zwierzęta. Zawodowo zajmowali się uśmiercaniem. Nie traktował swojego fachu jako czegoś odrażającego. Skupiał się na tym, jak zwiększyć efektywność zabijania. Od dziecka był wychowywany w takiej atmosferze. Nic dziwnego, że chciał być w tym najlepszy. Rzeczywiście udało mu się znaleźć sposób na najbardziej skuteczne egzekucje. Przerobił gilotynę tak, by była łatwa w transporcie. Zmniejszył jej rozmiar i założył cięższe ostrze. Dzięki temu mógł wykonywać egzekucje w swojej ciężarówce. Reinhardt miał obsesję na punkcie egzekucji. Chciał się wykazać. Jako Niemiec dążył do zwiększenia efektywności. Chodziło mu o to, by zmniejszyć bałagan i przyspieszyć egzekucję. Skazaniec był wpychany do ciemnej celi. Czekał tam na niego elegancki mężczyzna w cylindrze. Uwagę skupiała długa, czarna ława ustawiona na środku pomieszczenia. Klamry i pasy trzymały wysoko zawieszone wielkie ostrze. Chwilę później skazaniec leżał na ławie. Jego plecy dociskał metalowy pręt.
Przed oczami miał kosz cuchnący zaschniętą krwią, środkiem dezynfekującym i trocinami. Skazaniec wiedział już, że to ostatnie chwile jego życia. Ten opis pochodzi z powieści Hansa Falady Samotność w Berlinie. Autor opisał autentyczną historię Otta i Elizy Hampelów, którzy zostali w 1943 roku skazani na śmierć za dystrybucję anonimowych pocztówek krytykujących niemiecki reżim. Reichardt zabijał wrogów rządzącej partii. Prawdopodobnie wierzył, że dzięki nazistom Niemcy odzyskają potęgę. Na pewno ich popierał. Zabijał każdego, kto stawał na drodze reżimowi. Nie robiło dla niego żadnej różnicy, czy byli to mężczyźni, czy kobiety. Wiek i wykształcenie nie grały żadnej roli. Jego podział był prosty. My i oni. Ci, których cenię, i ci, którymi gardzę. Reichardt miał opinię ponurego człowieka, rzadko się uśmiechał, nie okazywał emocji. Pod koniec wojny poczucie wstydu sprawiło, że wrzucił swoją gilotynę do rzeki. Richard Felix jest historykiem, specjalizuje się w zbrodniach XIX i XX wieku. Zbudował replikę gilotyny Reinhardta. To wierna kopia skonstruowanej przez Niemców gilotyny Fallbeil. Bardzo precyzyjna konstrukcja. Zrobiona z dębowego drewna i metalu. Najbardziej skuteczna gilotyna na świecie. Zaprojektował ją Johann Reichardt. Trudno wyobrazić sobie bardziej wydajne urządzenie do egzekucji. Ostrze wciągało się na górę w ten sposób. Dwóch asystentów kata przywiązywało delikwenta do drewnianej platformy, która następnie była przechylana. Skazańca przesuwano w stronę ostrza. Reichardt opuszczał wtedy lunetę. Sędzia przychodził zarządzić wykonanie egzekucji. Kacie, rób, co do ciebie należy. Wystarczyło zwolnić dźwignię, by ostrze spadło na szyję skazańca. Najbardziej skuteczna forma egzekucji, jaką wymyślono. Reichardt miał praktyczne podejście do swojej pracy. Robił to, co do niego należało. Nie uśmiechał się, nikogo nie przepraszał. Nie znieważał skazańców. Po prostu sumiennie wykonywał swoje obowiązki. Z mechaniczną bezwzględnością w identyczny sposób zabijał każdą ofiarę. Zależało mu na tym, by zrobić to jak najszybciej i jak najbardziej efektywnie. Reichardt doszedł do wniosku, że usunięcie platformy przyspieszy egzekucję. Nie trzeba było już przypinać więźnia pasami. Asystenci od razu kładli skazańca pod gilotyną. Czas egzekucji skrócono do 3 sekund. Przygotowanie gilotyny do kolejnej egzekucji trwało pół minuty. Reichardt był bardzo skuteczny dzięki zastosowaniu innowacji. Francuskie gilotyny były w całości wykonane z drewna. Narzędzie Reichardta było krótsze, ale wyższe, miało cięższe ostrze. Pozbył się pasów.
Skazańca trzymali asystenci. Szkoda było czasu na przywiązywanie ofiary. Ścięcie głowy trwało krótką chwilę. Krew spływała specjalnym lejem. Dzięki tym rozwiązaniom Reichardt zabijał szybciej niż ktokolwiek wcześniej. Reichardt ubierał się jak każdy niemiecki kat. Nosił czarny cylinder, muchę, białą koszulę, surdut i białe rękawiczki. Był uosobieniem idealnego niemieckiego kata. Wykonywał swoje obowiązki bez żadnych emocji. Taką miał pracę. Liczba 3000 egzekucji wykonanych przy użyciu takiej gilotyny pewnie nie robiła na nim żadnego wrażenia. Patrząc na zdjęcia Reichardta, jedna rzecz szczególnie rzuca się w oczy. Nie chodzi nawet o to, że ubierał się jak dyrektor groteskowego cyrku. Rzecz w tym, że na jego twarzy nigdy nie było widać żadnych emocji. Jego umysł pracował w trybie określonym przez zawód kata. Reichardt ubierał się jak przedsiębiorca pogrzebowy. Myślę, że chciał w ten sposób zbudować barierę odgradzającą go od skazańców. Sprawiał wrażenie anonimowej osoby. Podobnie zachowują się kaci tzw. państwa islamskiego. Na drastycznych nagraniach z egzekucji oprawcy zawsze ubrani są w charakterystyczny sposób. Myślę, że chodzi o stworzenie formalnej atmosfery. Często zapomina się o tym, że po przejęciu władzy naziści ostrożnie podchodzili do tematu kary śmierci. Wiedzieli, że nie mają jeszcze pełni władzy. Mogliby ją utracić, gdyby stracili przychylność opinii publicznej na skutek zbyt dużej liczby egzekucji. We wrześniu 1936 roku, za radą ministra sprawiedliwości Franza Gürtnera, Adolf Hitler wybrał gilotynę jako zalecane narzędzie do wykonywania kary śmierci. Do więzień zamówiono 20 gilotyn. 7 września 1943 roku Reichardt zabił 168 osób w ciągu jednej nocy. Hitler zlecił budowę 20 gilotyn dla niemieckich więzień. Dzięki niewielkim rozmiarom mieściły się w małych pomieszczeniach. Reichardt jeździł po więzieniach i wykonywał egzekucje. Legenda głosi, że zamontował gilotynę w swoim samochodzie. Skazańców ścinano w furgonetce. Szybciej się nie da. W szczytowym momencie swojej kariery Reichardt zabijał po kilkadziesiąt osób dziennie. Naczelnik więzienia dzwonił w trakcie egzekucji dzwonem. Wszyscy więźniowie wiedzieli, co oznacza ten dźwięk. Każdy z nich miał świadomość, że też może trafić na gilotynę. Jedną z najbardziej znanych ofiar Reinhardta była 21-letnia Sophie Scholl. Była przeciwniczką nazistowskiego reżimu. Została ścięta 22 lutego 1943 roku za to, że stała na czele ruchu Białej Róży. Celem organizacji był pokojowy opór przeciwko reżimowi. Członkowie zajmowali się drukowaniem ulotek, które następnie rozdawali studentom w Monachium. O godzinie 17 Sophie została wprowadzona do ciasnego pomieszczenia z gilotyną. Kilka sekund później głowa młodej kobiety znalazła się w zakrwawionym koszu. Biała Róża była organizacją działającą przeciwko nazistom. Sophie Scholl, jej brat i pozostali członkowie stosowali pokojowe metody. Roznosili ulotki nawołujące do antynazistowskiej rewolucji. Gestapo złapało ich, gdy rozdawali materiały propagandowe. Trafili przed Trybunał Ludowy.
Wcześniej byli przez 4 dni przesłuchiwani przez gestapo. Nic przyjemnego. Egzekucję wykonał Johann Reinhardt. Sophie Scholl stała się symbolem oporu wobec nazistowskiego reżimu. Bez wątpienia była postacią tragiczną. Została zdradzona i wpadła w ręce nazistów. Jej egzekucję wykonał Reinhardt. Nie wierzę, że chociaż przez chwilę nie zrobiło mu się żal tej młodej dziewczyny. Odciął jej głowę. Plutzense, Berlin. Szacuje się, że naziści zamordowali przy użyciu gilotyny około 16,5 tysiąca osób. Większość egzekucji miała miejsce między 1939 a 1945 rokiem. Kaci zbijali fortunę. Reinhardt dostawał roczne wynagrodzenie w wysokości 3000 marek i 65 marek od każdej egzekucji. W sumie zgromadził ponad 200 tysięcy marek, czyli równowartość dzisiejszych 5 milionów złotych. Niemieccy kaci dobrze zarabiali. Dostawali prowizję od każdej egzekucji. Na początku kariery Reinhardt dostawał średnią krajową pensję. Później do władzy doszli naziści. Wybuchła wojna. Klasę rządzącą ogarnęło szaleństwo i żądza krwi. Reinhardt zarabiał 36 tysięcy marek rocznie. Był bardzo majętnym człowiekiem. Na Reinhardcie nie robił żadnego wrażenia fakt, że nikt nie zabijał wrogów państwa szybciej od niego. Można argumentować, że był to najbardziej humanitarny sposób na zakończenie męki skazańca. Z drugiej strony jednak, Reinhardt był zatrudniony przez państwo jako płatny morderca. Rachunek za wykonanie egzekucji wystawiany był najbliższej rodzinie skazańca. Tak jakby przeżyła zbyt mało cierpienia. Rachunek uwzględniał wynagrodzenie dla Reinhardta w wysokości 600 marek. Najbardziej odrażający był chyba fakt, że doliczano nawet 12 pfenigów za znaczek pocztowy. Reinhardt nie był więc opłacany przez administrację państwową, tylko przez rodziny osób, które zabijał. Trudno opisać słowami, co czuje się wchodząc do celi śmierci. Z pewnością jest to ponure i mroczne, przerażające miejsce. W ostatnich miesiącach II wojny światowej Berlin był bombardowany przez aliantów. Pomimo tego Reinhardt nie zaprzestał wykonywania egzekucji w stolicy Niemiec. Dużo czasu spędził w bunkrach, u boku nazistowskich przywódców. Miasto było w ruinie. Berlin został zniszczony pod koniec wojny. Udało mi się zdobyć pozwolenie na wejście do jednego z zachowanych bunkrów. Na gruzach Berlina zbudowano nowe miasto. Większość nazistowskich budowli została zburzona. Legendarny bunkier Hitlera zalano cementem. Postawiono nad nim osiedle mieszkalne. Zachowało się jednak kilka nazistowskich bunkrów, do których można wejść. Jeden z nich znajduje się na przedmieściach Berlina. Stacjonowali w nim wysocy rangą nazistowscy oficerowie. Mieszkał w nim również, podobno, Johann Reinhardt. Witaj. Jak się masz? Dziękuję, że pozwoliłeś mi tu wejść.
Prowadź. Zejdziemy dwa piętra pod ziemię. Będziemy 6 metrów pod Berlinem. Masz latarkę? Przyda ci się. Schodzimy po oryginalnych schodach. Ile kondygnacji ma ten bunkier? 2 pod ziemią i 3 na powierzchni, w sumie 6,5 tysiąca metrów kwadratowych. Robi wrażenie. To najniższa kondygnacja. Kto przebywał w tym bunkrze? Wysocy rangą niemieccy oficerowie i ich rodziny. Gdy nadeszli Rosjanie, w bunkrze ukrywało się 14 tysięcy ludzi. Został zaprojektowany na 3,5 tysiąca osób. Weszło tu aż 14 tysięcy ludzi. Bunkier został zaprojektowany tak, by dawać schronienie na kilka godzin. Jeden naród. Ci ludzie byli tu przez cały tydzień. Były tu kuchnie i ubikacje? Pokażę ci toalety. Tu była ubikacja, tak. Kiedyś wyglądała zupełnie inaczej. Było więcej urządzeń sanitarnych. Natomiast wygląd ścian się nie zmienił. Czuję się tu jak w więzieniu, a nie jak w oficerskiej kwaterze. Bunkier powstał w czasie, gdy niemieckie wojska kiepsko radziły sobie na froncie. Bunkier Hitlera z pewnością był o wiele ładniejszy. Ten miał tylko dawać schronienie. Ta budowla powstała w 10 miesięcy. Berlin był dewastowany. Budowla zaprojektowana dla wysokich rangą oficerów stała się nagle schronieniem dla tysięcy zwykłych ludzi. Mnożyły się choroby. Warunki w bunkrze były fatalne. Betonowe ściany, niewystarczająca ilość sanitariatów i słabe oświetlenie. Budowla miała tylko chronić przed bombami. W przeciwieństwie do bunkra, w którym ukrywał się Hitler, tu nie było żadnych wygód. Trudno wyobrazić sobie, by tak wysoko postawiony obywatel jak Johann Reinhardt mieszkał w tak spartańskich warunkach. Co się tu znajdowało? Niezależny agregat prądotwórczy. Tędy poprowadzone były wszystkie przewody. Zaczynały się tutaj. Niektóre drzwi zostały odlane z betonu, ponieważ stal była towarem deficytowym. Nie do wiary. Agregat wciąż tu stoi. Podobne montuje się na statkach. Został zaprojektowany specjalnie do pracy w bunkrze. Ma moc 265 koni mechanicznych. Jak na tamte czasy, to całkiem sporo. Ten generator był źródłem elektryczności dla całego budynku? Tylko w przypadku odcięcia prądu z zewnątrz. Gdy pracował generator, na każdym piętrze świeciło się kilka żarówek. I włączone były wentylatory. Generator włączano tylko w sytuacjach awaryjnych. To diesel. W pomieszczeniu przechowywano zapas ropy na jeden dzień. W razie potrzeby ściągano na linię beczki z paliwem z zewnętrznego magazynu. Znajdowało się tam 40 tysięcy litrów ropy. Pompa wtłaczała do bunkra powietrze. Bez niej wszyscy by zginęli. W ciągu kilku dni.
W ciemnym bunkrze ludzie wymiotowali, dusili się, oddawali pod siebie mocz i kał. Ukrywali się tam całymi dniami. To musiało być piekło na ziemi. Łóżko szpitalne? Zgadza się. Działał tu szpital? Tylko kostnica. Lekarze próbowali pomagać ludziom, ale brakowało sprzętu i lekarstw. W większości przypadków chorzy umierali. Ich ciała miały być wywożone na takich łóżkach. Nie były? Panował zbyt duży tłok, łóżka się nie mieściły. Zwłoki podawano sobie z rąk do rąk nad głowami, jak na koncercie rockowym. Tak wynoszono ciała zmarłych. Układano je przed wyjściem. W przerwach między narotami wyrzucano je na zewnątrz. W Berlinie panoszyły się szczury, mnożyły się choroby. Panowała epidemia cholery. Zarazki trafiały do bunkra. Ludzie nie umierali od bomb, tylko od chorób. Zwłoki wyrzucano za drzwi. Mieszkańcy Berlina byli w przerażającej sytuacji. Jeszcze przed kapitulacją Niemiec w 1945 roku Reinhard trafił do więzienia w Landsbergu. Alianci złożyli mu propozycję. Mógł pomóc im w wykonywaniu wyroków śmierci na nazistowskich zbrodniarzach lub spędzić resztę życia za kratami. Reinhard przyjął ofertę. Powiesił 156 nazistów. Miał wybór. Zamiast trafić do więzienia, mógł pójść na współpracę z aliantami. Stał się katem tych, którzy wcześniej przez lata zlecali mu zabójstwa. To dowodzi, że Reinhard nie miał żadnego poczucia moralności. Było mu wszystko jedno, na czyje zlecenie wykonuje egzekucję. W pewnym sensie również alianci wykazali się sporą brutalnością. Kazali Reinhardowi zabijać swoich przyjaciół. Alianci nie mieli doświadczenia w przeprowadzaniu egzekucji. Dlatego zatrudnili Reinharda, który był profesjonalnym katem. Oczywiście miało to również wymiar psychologiczny. Słynny niemiecki kat zabijał teraz Niemców. To z pewnością miało druzgocący wpływ na ich morale. Rezydencja Latimer House, Anglia. Lista niemieckich oficerów, którzy zostali powieszeni przez Reinharda, została stworzona przez brytyjski wywiad. Operacją szpiegowską dowodzono z dwóch rezydencji pod Londynem. Trent Park i Latimer House. Podczas II wojny światowej w Latimer House mieściło się tajne centrum dowodzenia wywiadów MI5 i MI6. Nikt z okolicznych mieszkańców nie wiedział, co dzieje się wewnątrz tej budowli. Nawet brytyjscy parlamentarzyści nie mieli tu wstępu. Brytyjski wywiad zdawał sobie sprawę z tego, że w czasie wojny najcenniejszym łupem są jeńcy znający tajne informacje. Wyzwanie polegało na tym, by od nich te informacje wyciągnąć. Przez ten budynek przewinęło się tysiące niemieckich jeńców, wśród których byli również hitlerowscy generałowie. Nie zdawali sobie sprawy z tego, że są podsłuchiwani. Niemieccy generałowie rozmawiali między sobą o zbrodniach, które popełnili i o których słyszeli. Nagrania z podsłuchów stanowiły dla aliantów niezwykle istotny materiał dowodowy, który został później wykorzystany podczas procesów sądowych. Wyroki śmierci na niemieckich zbrodniarzach wykonywał Johann Reinhard. Helen Frey jest historyczką i pisarką.
Specjalizuje się w historii wywiadu działającego w Latimer House. Schodzimy do piwnicy. Nie jest łatwo się tu dostać. Tu przetrzymywano jeńców, hitlerowskich zbrodniarzy wojennych. Jednym z nich był zastępca Hitlera, Rudolf Hess. Trafił do niewoli w 1941 roku. Plotka głosi, że Hess spędził w Latimer House kilka dni. Początkowo był przetrzymywany w tej celi. Drzwi są bardzo ciężkie. W takich celach przetrzymywano jeńców wojennych, wysokich rangą nazistowskich oficerów. Po kilku dniach izolacji byli bardziej zdezorientowani i skłonni do współpracy. Pod koniec wojny w Latimer House przetrzymywano niemieckich generałów. Mieli tam dobre warunki, przypominające raczej areszt domowy. Nie bez powodu. Mieli do dyspozycji własną kantynę oficerską. Mogli ze sobą swobodnie rozmawiać. Nie wiedzieli, że są podsłuchiwani. To była ściśle tajna siedziba. Mało powiedziane. Otwarto ją dopiero kilka lat temu. Jeden z oficerów wywiadu, który tu trafił, opowiadał, że pierwszego dnia dostał absolutny zakaz informowania kogokolwiek o tym, co się tu dzieje. Przełożony dał mu pistolet i powiedział: jeżeli kiedykolwiek dopuścisz się zdrady, masz odebrać sobie życie. Jeśli tego nie zrobisz, ja to zrobię. Korytarze ciągną się kilometrami. Mieści się tu wiele cel. Nie znamy nazwisk wszystkich przetrzymywanych tu więźniów. Wiemy tylko, że byli to wysocy rangą naziści. Jeśli nie chcieli współpracować, trafili do tutejszych izolatek. Gdzie się mieściła aparatura podsłuchowa? W osobnym bloku po drugiej stronie budynku. Nie wszyscy pracownicy wywiadu mieli dostęp do najbardziej tajnych informacji. Ci, którzy pracowali po drugiej stronie, nie wiedzieli, co się dzieje tutaj. Chodźmy dalej. Alianci wpadli na genialny pomysł, jak wyciągnąć tajne informacje od niemieckich generałów. Umieścili ich w wygodnej rezydencji. Powiedzieli, że muszą tu zostać na kilka dni, zanim zostaną przesłuchani. Dali im dobre jedzenie, alkohol i cygara, po czym przystąpili do podsłuchiwania ich rozmów. Udało się zdobyć istotne informacje. Więźniowie rozmawiali m.in. o pociskach V1 i niemieckim programie rakietowym. Dzięki tym informacjom Churchill mógł zarządzić bombardowanie Peenemünde, gdzie hitlerowcy prowadzili pracę nad tajną bronią. Alianci dowiedzieli się o tym od tutejszych więźniów. Podsłuchiwano również jeńców w Trent Park i Wilton Park. Do tego doszły jeszcze informacje z terenu. Wiedzieliśmy o nazistach prawie wszystko. Bardzo masywne drzwi. Nie lubię tej celi, jest najbardziej ponura. Nie ma tu światła, jest bardzo duszno. W takich celach przetrzymywano niższych rangą oficerów. Generałowie ucztowali na górze.
Zgadza się. Najważniejsze, żeby zrozumieć psychikę wroga. Niemcy do końca wierzyli, że wygrają wojnę. Wystarczyło zapewnić im wygodne warunki, by zaczęli sypać. Chwalili się swoimi zbrodniami. Opowiadali, jak wspaniałą dysponują technologią. Nie zdawali sobie sprawy z tego, że ściany mają uszy. Pomieszczenia, w których przebywali, były naszpikowane sprzętem rejestrującym. Tradycyjne metody przesłuchań nie działały. Tutejsi więźniowie byli bardzo dobrze traktowani. W takich celach byli umieszczeni na krótko. Tylko po to, by ich zdezorientować. Nie stosowano tu tortur. Nie przynosiły rezultatów. Gdy jeńcy czuli się swobodnie, nieświadomie przekazywali ważne informacje. Umieszczono ich w pięknej rezydencji. Mieli zapewnione bardzo wygodne warunki. Dostali drogi alkohol i cygara. Mieszkali jak w pałacu. Byli przekonani, że alianci w ten sposób pokazują szacunek dla wysokich rangą oficerów. Czuli się swobodnie. Nie zdawali sobie sprawy z tego, że we wszystkich pomieszczeniach zainstalowane są mikrofony. W Anglii było wielu niemieckich uchodźców, którzy byli zatrudnieni do słuchania nagrań i robienia transkrypcji. Część kompleksu Latimer House objęto najwyższą klauzulą tajności. Fritz Lustig był jedną z osób zatrudnionych do spisywania podsłuchanych rozmów. Moim zadaniem było podsłuchiwać niemieckich więźniów. Trafili tu dlatego, że mogli posiadać informacje cenne dla brytyjskiego wywiadu. Jakiego rodzaju tajemnice udało się odkryć? Mieliśmy tu na przykład członków załogi łodzi podwodnych i byłych pilotów niemieckiej Luftwaffe, którzy dyskutowali między sobą o szczegółach technicznych wojskowego sprzętu. Rozmawiali o nowych wynalazkach. Dla Brytyjczyków było to niezwykle cenne. Im więcej szczegółów podawali Niemcy, tym intensywniej ich podsłuchiwaliśmy. Mikrofony były ukryte w krzakach i na drzewach. Podsłuchiwaliśmy każde ich słowo. W tej luksusowej rezydencji niemieccy oficerowie mieli pełną swobodę. Dlaczego? We wszystkich pomieszczeniach znajdowały się podsłuchy. Niemcy nie byli świadomi zagrożenia. Opuścili gardę. Dostarczyli Brytyjczykom niewiarygodnie dużą ilość cennych informacji. Rozmawiali między sobą o tajemnicach wojskowych. Przekazywali szczegóły strategii wojennej. Wysocy rangą niemieccy oficerowie nie byli traktowani jak jeńcy, tylko jak dżentelmeni. Dlaczego? Im bardziej swobodnie się czuli, tym chętniej rozmawiali między sobą o tajemnicach wojskowych. Niemieccy generałowie przeszli specjalistyczne szkolenie. Wiedzieli, jak zachowywać się na przesłuchaniu. W tej rezydencji czuli się jednak bezpieczni. Opowiadali sobie historię z frontu, chwalili się, ile zabili osób, plotkowali o swoich przełożonych. Alianci zdobyli ogromną ilość tajnych informacji. Żaden z więźniów nie znalazł podsłuchu? Z tego, co wiem, to nie. Niektórzy byli świadomi zagrożenia, więc podczas ważnych rozmów odkręcali wodę w kranie. Mieliśmy jednak świetne mikrofony. Dźwięk wody płynącej z kranu nie stanowił dla nas żadnego problemu. Wielki brat czuwał. Zgadza się.
Niemcy chełpili się swoimi osiągnięciami. Opowiadali, kogo zamordowali i w jaki sposób. Stenogramy z rozmów trafiały do służb wywiadowczych, które gromadziły dowody przeciwko zbrodniarzom wojennym. Dzięki nim Reichardt miał pełne ręce roboty. Jakie znaczenie miały zdobyte informacje? Myślę, że razem z naszymi kolegami z Bletchley Park mieliśmy istotny wpływ na losy świata. Gdyby nie my, wojna trwałaby kilka lat dłużej. Informacje zgromadzone w Latimer House pomogły skazać na śmierć nazistowskich zbrodniarzy wojennych. Paradoksalnie, wiele z tych egzekucji wykonał w Niemczech sam Johann Reichardt. Brytyjski wywiad trafił na żyłę złota. Udało się zdobyć nazwiska nazistowskich dowódców. Niemieccy oficerowie rozmawiali między sobą o tajnych operacjach. Brytyjczycy mogli dzięki temu skazać zbrodniarzy wojennych. Reichardt wykonał egzekucję na 3000 skazanych. Skruchę wykazał jednak dopiero po tym, jak alianci kazali mu zabijać jego przełożonych. Czy miał wyrzuty sumienia? Wieszał nazistów, którzy do tej pory byli jego idolami. Wciąż był niezwykle skutecznym katem. Trzeba mieć specyficzny charakter, by wrócić do domu. Po zamordowaniu wielu osób zjeść kolację, położyć się spać i następnego dnia dalej zabijać. Johann Reichardt, Dorfen, Niemcy. Pod koniec swojego życia Reichardt był samotnym i nielubianym człowiekiem. Jego małżeństwo się rozpadło, syn Hans popełnił w 1950 roku samobójstwo. Na starość Reichardt zmienił poglądy. W 1963 roku publicznie opowiedział się przeciwko karze śmierci. Zmarł w 1972 roku w Dorfen w Niemczech. Miał 79 lat. Do zobaczenia w kolejnym programie. Wersja polska, SDI Media Polska.